Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Rosław Prymanski, jestem właścicielem grupy wspólnie z moją żoną Marzeną. Firma istnieje od 30 lat. Za chwileczkę powiem Wam mniej więcej w skrócie, w takiej bardzo przyspieszonym tempie, jak rozwijała się firma, jaka była jej historia. Zaczęła swoją działalność pod koniec 1988. Rozpoczęliśmy na bazie, to był taki mój pomysł, wsparcie moich rodziców, którzy mieli doświadczenie życiowe w prowadzeniu różnych jeszcze w tamtych czasach działalności. Rozpoczęliśmy działalność w oparciu o gospodarstwo. O gospodarstwo. 17 hektarów, 17, 18, 20 hektarów, też nie pamiętam, to się tego miało. Dzisiaj to gospodarstwo ma 180 hektarów, bo oprócz firm jest to też gospodarstwo. Na to prowadzone, że już poszerzone, unowocześnione. I na początku 8 roku zaczęliśmy hodować żywicę. W 90 roku zaczęliśmy robić ekstrakt. W 97 roku, 1997 roku, zaczęliśmy produkować nawozy granulowane. Już też rozpoczęliśmy proces granulacji. W roku 2005 rozpoczęliśmy konfekcję środków handlowych. W 2007 produkcję preparatów biobójczych. O, jeszcze o tych preparatach biobójczych nie powiedziałem. Są to produkty do tępienia owadów wszelkiego rodzaju, jak komary, odstraszające produkty, tępiące produkty, muchy, osy, szerszenie, gryzonie itd., itd., bo to też się wpisuje jakby w nasz asortyment, w naszej branży. Natomiast w roku, dokładnie 3 lata temu, 4 lata temu, już w 2015 roku, podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu naszego potencjału, umiejętności produkowania opakowań z tworzyw sztucznych i formulacji substancji chemicznych, jakiejkolwiek formulacji, czyli odpowiedniego zebrania wszystkich składników, połączenia ich w odpowiednią formułę produktu końcowego. Tak są produkowane szampony, tak są produkowane płyny do mycia naczyń, płyny do mycia podłóg itd. Cały przemysł chemiczny jest oparty właśnie o procesy formulacji chemicznej. Z uwagi na to, że mieliśmy już to doświadczenie w przypadku nawozów, w przypadku preparatów biobójczych, podjęliśmy decyzję o wybudowaniu kolejnej fabryki, właśnie ma to być, stworzenie nowej firmy i w roku 2015 założyliśmy nową firmę. Właśnie zarejestrowaliśmy w sądzie nową spółkę, spółkę Madonis, która ma produkować, już produkuje w tej chwili produkty właśnie chemiczne, nie tyle dla ogrodu, co już dla człowieka, dla domu, dla człowieka. I od tamtego czasu rozpoczął się proces projektowania nowej fabryki. W 2016 roku rozpoczęliśmy jesienią budowę fabryki. Po 2 latach, w ubiegłym roku została ona zakończona, w 2018 roku. I rozpoczęła się produkcja już. Jak pan prezes powiedział, my generalnie jesteśmy również absolwentami liceum ogólnokształcącego. Będziemy mieli okazję przez najbliższe 10 miesięcy spotykać się w różnych konfiguracjach z wami u was w szkole i u nas na terenie obu firm. Będziecie mogli skorzystać z naszego doświadczenia, jesteśmy takimi trochę starszymi waszymi kolegami. Czyli będziecie mogli dopytać o praktyczne rzeczy tego, co teoretycznie będzie w szkole przedstawione na zajęciach z określonych przedmiotów. Będziemy również służyć wam doradztwem zawodowym, takimi bardzo praktycznymi rzeczami, które wam się w życiu przydają. Podam przykład, chociażby jak napisać CV, jak się zachowywać, jak aplikować do pracy, którą kiedyś będziecie pewnie poszukiwać, czym się kierować, poszukując szkoły po liceum kształcącym, jakie kwestie brać pod uwagę. To już takie bardzo indywidualne tematy, ale też zwrócimy na to uwagę, bo to będzie dla was bardzo ważne. Poza tym będą również zajęcia bardzo praktyczne na terenie naszej firmy. Mam tutaj na myśli w tym akurat roku szkolnych zajęcia w Centrum Badań i Rozwoju w Madonisie. Będziecie tam mieli okazję robić praktyczne doświadczenia i tu się będę posiłkować ściągą. Związane ze zjawiskiem lepkości, badaniem lepkości. Będziecie zapoznawać się z techniką chromatografii cieczowej i gazowej, przygotowywać roztwory w określonych stężeniach i analizie chromatograficznej,
oraz w analizie widm. Będziecie mieli okazję przygotować kosmetyk swój, samodzielnie zrobiony. I będą też praktyczne zajęcia związane z nałożeniem gleby. Tak. W Wrocławiu mamy wydział graficzny. Tam siedzą też panie, jak wiem, dwie, które też w sposób merytoryczny oceniają kwestie związane z zapisami na opakowania. Bo tego musimy dopilnować, zawsze dopilnować na każdym etapie. Wrócamy mamy swoje biuro graficzne, w którym projektujemy katalogi, opakowania wszelkie kartonowe, etykietki na butelki i tak dalej. Tam siedzi sztab ludzi, mniej więcej jest około 10 osób, grafików, tych, którzy przygotowują materiały do druków. Także to wszystko jest też u nas projektowane. Także są tam też osoby, które kiedyś na przykład przygotowaniem kierowały się w kierunku przygotowania zawodowego biologicznego, ale wylądowały w sumie z tą wiedzą biologiczną, wylądowały na stanowisku grafika komputerowego, który mając wiedzę o stronie fachowości ogrodniczej, na dzień dzisiejszy projektuje opakowania dla właśnie muzyk. Gdyby ktoś z nas był zainteresowany takim kierunkiem, to też możemy zorganizować jakiś wyjazd do Wrocławia, pokazać Wam, jak działa takie studio graficzne, gdzie się w sposób profesjonalny przygotowuje nawet filmy reklamowe, które są w telewizji emitowane, te aplikatory, czy też nasze spoty reklamowe są wszystkie przygotowywane przez biuro i ludzi, którzy tam są, się znajdują się w biurze Wrocławia. Gdyby ktoś był zainteresowany właśnie już takim kierunkiem później swojego rozwoju biologiczno-chemicznego, bo rozumiem, że biologia tutaj jest, tak? Nie? To takie możliwości też będą i też mam takie coś udostępnione. Także to tak byłem to wtrącenie. Ja przeproszę, dziękuję, życzę miłego zwiedzania i poszerzenia horyzontów swoich myślowych. Mam jeszcze jedno tylko słowo. Ja w swoim imieniu, w imieniu pani Gisz, czyli nauczycieli biologii i chemii, serdecznie dziękuję za otwarcie, dzisiejszym spotkaniem otwarcie nowej karty w zdobywaniu wiadomości i umiejętności przez naszych uczniów, naszej szkoły, bo to okazuje się, że to jest nasza szkoła. My jesteśmy także absolwentkami tego samego liceum, do którego powróciłyśmy po 5 latach przerwy. Cieszę się z tego powodu, że młodzież przede wszystkim jest pełna zapału, tak jak tutaj Jana i Michał stwierdzili i w czerwcu, i powtarzają to w dniu dzisiejszym, że głowa pełna pomysłów, ale też takiego uporu wewnętrznego, żeby taką mozolną, bardzo wytrwałą, systematyczną pracą zdobywać coraz więcej tej wiedzy, a przede wszystkim kształtować umiejętności, które w życiu naszym codziennym są konieczne, a tym bardziej dla nich w przyszłości, bo przecież to dla nich robimy, będą naprawdę bardzo konieczne i pozwolą im na zaistnienie, prawda? Czyli zajęcie odpowiednich miejsc, stanowisk w tej naszej kochanej ojczyźnie. Więc ja ogromnie dziękuję po prostu Państwu za taką możliwość współpracy. Dziękuję. Życzę powodzenia i udanych rozwiązań. Dziękuję. To teraz krótko. Ja, tak jak Pan często mówił, nasze portfolio jest bardzo szerokie. Tutaj tak na szybko przygotowałam do Was skrót tego, co mamy w ofercie. Wszystkie materiały, które produkujemy, które wytwarzamy również dla naszych klientów, zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam na bieżąco dodajemy posty o pielęgnacji, o poradach. Mamy w tym momencie, z tego co pamiętam, niecałe 100 tysięcy polubień, więc jest to imponująca całkiem liczba. A ja bym chciała. Ja się zapytam. Widzieliście już produkty Madonisa gdzieś na półkach? Gdzieś? Nie. I wyzwanie. Może ja zacznę. W spółce zajmuję się, oprócz tego, że reprezentuję zarząd, zajmuję się przede wszystkim marketingiem i wdrażaniem nowych produktów. Swoje doświadczenia jakby z poprzednich firm staram się tu przełożyć na to, by te produkty były jak najfajniejsze i żeby konsumenci je chcieli kupować. W spółce zajmujemy się produkcją kosmetyków.
kosmetyków do higieny osobistej typu mydła, żele pod prysznic, szampony oraz kosmetyków pielęgnacyjnych, tak zwana kosmetyka biała. To jest facetów może to nie do końca interesuje, ale różne kremy po goleniu i tak dalej. W każdym razie na razie produkujemy kremy do rąk, kremy do stóp, balsamy do ciała i tego typu produkty. Że sięgamy po surowce eko, że sięgamy po fajne składniki. Też przełożyło się na to, że produkujemy taką serię Milk Clean Eco. W oparciu o naturalne surowce, są to produkty certyfikowane, mają certyfikat Ecolabel, Viva dla wegetarian i vegan. Nie wiem, czy są wśród Was weganie czy wegetarianie. Te produkty są dla takich klientów idealne. Produkujemy też linię apteczną o nazwie Farmazis. To są kosmetyki i maści do pielęgnacji problematycznej skóry. Jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, suchą, atopową, to te produkty będą idealne. I ostatnim naszym dzieckiem, można tak powiedzieć, jest linia kosmetyków XD. XD, wszyscy wiemy, co to znaczy. Fajne produkty do higieny i pielęgnacji. Tu akurat przyniosłam Wam pokazać żel do mycia twarzy, micelarny i płyn micelarny w oparciu też o konopie, a ekstrakt konopi. Te konopie tak ukochaliśmy, konopie i nie są to konopie tak zwana maryśka, tak? Konopie indyjskie, tylko cannabis sativa, czyli konopie siewne. Dajana Dębska i Michał Piasiek. Jesteśmy uczniami klasy 2A o profilu biologiczno-chemicznym Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Profil ten wybraliśmy ze względu na swoje zainteresowania oraz to, że swoją przyszłość wiążemy z tymi przedmiotami. W przyszłości planujemy rozwijać swoje zainteresowania, a dzięki bogatej ofercie naszej szkoły zapewne jest to możliwe. Cieszymy się, że nasze liceum współpracuje z Państwa firmami Madonis oraz Agrecol, które wzbogacają ofertę edukacyjną naszej szkoły. Za chwilę przedstawimy Państwu film prezentujący nasze szkolne osiągnięcia i dokonania w dziedzinie biologiczno-chemicznej w ciągu ostatnich kilku lat. Zapraszamy do oglądania. Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem. Czyli przedstawiane metody aktywizujące w szkole. Szkoła XXI wieku musi sprostać wielu wymaganiom. Po pierwsze, ma dążyć za nowinkami technologicznymi i wykorzystywać je w procesie edukacyjnym. Po drugie, ważniejsze, wykorzystywać takie metody pracy w trakcie lekcji, które zaktywizują ucznia i sprawią, że stanie się aktywnym uczestnikiem nauczania. Przedstawione w prezentacji działania ukazują aktywną i wzmożoną działalność w dziedzinie biologii i chemii naszego liceum. Liczne osiągnięcia świadczą o naszej wytrwałości w dążeniu do celu i głowie pełnej pomysłów. Wiele inicjatyw doprowadziło m.in. do powstania nowoczesnej i bogato wyposażonej ekopracowni. Teraz doszliśmy do momentu, gdy wraz z Państwem stajemy przed możliwością jeszcze większego rozwoju. Jesteśmy pewni, że nasz entuzjazm i chęć do pracy otworzą drogę na owocną współpracę. Mamy nadzieję, że działania na tym polu będą nie tylko kontynuowane, ale dadzą nam szansę na zaistnienie w przyszłości. Chciałam Wam pogratulować, podziękować. Dla wszystkich fascynatów biologii też mamy miejsce w swoim filmie, bo mamy laboratorium mikrobiologiczne, które Pan Marek za chwilę pokaże. Myślę, że to jest fajne miejsce docelowe do tego, żeby doświadczać, żeby z nami być i bardzo pokrewne z tym, czego się uczycie, bo chemia to nie tylko laboratorium, chemia to też produkcja. Po prostu doświadczajcie, uczcie się i życzę Wam wszystkiego dobrego. I zapraszam. Na razie przerwę, ale jeszcze w rękach, którą też widzieliście. Pani Agnieszka Kieran, dyrektor Wydziału Promotów Fizyko-Chemicznych, czyli tu jest dział kontroli jakości. I jak było wspomniane na tym tutaj mamy
operacyjny, pozwalająca analizować i jakoś pogodniczego projektu mieszaniny. Państwo widzą. Zostawcie tam na recepcję na tym placie. Czekam, żeby pani zarzuta się nie zaginęła.